Cześć, pięć minut, żeby powiedzieć coś inspirującego. I dzisiaj o tym, że jeden z najbardziej inspirujących fragmentów wcale nie jest inspirujący, jeśli prawidłowo go zrozumieć. A chodzi o ten tekst, w którym apostoł Paweł mówi: Wszystko mogę w tym, którym je umacnia, czyli w Jezusie Chrystusie. To wcale nie jest powiedzenie, że wszystko mogę zdobyć, wszystko mogę osiągnąć. Ten chyba najczęściej cytowany fragment apostoła Pawła Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia To zdanie pada po tym, jak Paweł dziękuję Filipianom Za to, że wysłali mu pieniądze, za to, że mu pomogli Za to, że przekazali mu jakiś taki dar zaopatrzenia i wsparcia I mówi fajnie, że o mnie pomyśleliście Chociaż wiem, że wcześniej myśleliście, ale nie było okazji Żeby w jakiś praktyczny sposób mi pomóc Natomiast ja jestem przyzwyczajony do wszystkiego Umiem być bogaty Umiem być biedny. Dokładnie brzmi to tak. Wiem, co to skromność, wiem, co to znaczy dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc Paweł mówi: To wszystko to oznacza, umiem żyć w biedzie, w głodzie, w niedostatku. Wszystko. Oczywiście. W sytości, w bogactwie, w dostatku potrafi żyć każdy, a Paweł mówi, i to żadna sztuka. Natomiast Paweł mówi, ale ja potrafię też żyć wtedy, kiedy wszystkiego mi brakuje. Natomiast to, co mnie uderza w tym fragmencie, to potem pojawia się taka myśl, wspaniale jednak, że. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. Innymi słowy, wspaniale jednak postąpiliście, pomagając mi, śpiesząc mi z pomocą. Więc to wszystko, już teraz nie mamy wątpliwości, że dotyczy trudnych sytuacji, a nie prosperity, a nie jakiegoś bogactwa i sukcesu. Dlatego, że Paweł mówi tym drugim zdaniem, wyjaśnia dokładnie, co ma na myśli. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, wspaniale jednak, że mi pomogliście. Czyli wszystko mogę, ale wspaniale, że jednak nie wszystko muszę znosić. Wszystko mogę wytrzymać, wspaniale jednak, że mi pomogliście i nie musiałem. W głodzie i w biedzie tego całego czasu przeżyć, ale dostałem od Was pomoc. Więc to jest takie, takie przedefiniowanie tego, co bardzo często sobie myślimy o chrześcijaństwie zupełnie nieprawidłowo, że ten tekst wszystko mogę oznacza, wszystko mogę zdobyć, wszystko mogę osiągnąć. No przecież Biblia mówi, a jednak Paweł mówi: Nie, wspaniale, jednakże nie wszystko złe, co mogę znieść, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, wszystko złe mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie znieść. Wspaniale jednak, że nie muszę, że przyszliście mi z pomocą. Yy, I to jest dopiero pełne brzmienie tego tekstu. Wow, naprawdę, wszystko mogę, ale nie muszę, bo mi pomogliście. I bardzo Wam za to dziękuję. Bez wątpienia to nie znaczy, że wszystko mogę zdobyć, wszystko mogę osiągnąć. To znaczy, że wszystko mogę wytrzymać, ale Wy mi pomogliście wspaniale. Że nie musiałem korzystać z tej umiejętności przetrwania wszystkiego, bo przyszła Wasza pomoc i to wszystkie nie było takie straszne. Warto o tym pamiętać. Wtedy nie rozczarowujemy się chrześcijaństwem, wtedy nie wierzymy w religię, w której lepimy sobie takiego Pana Boga, jakiego chcielibyśmy sobie ulepić, ale spotykamy go takim, jakim jest naprawdę. I wtedy ten Pan Bóg okazuje się, że takim, jakim jest naprawdę lepiej pasuje do naszego życia, do naszego życia, w którym się pojawia sukces i pojawiają się porażki, pojawia, pojawia się sytość, ale pojawia się też żgód, pojawia się dostatek, ale też pojawiają się niedobory. To nie ma znaczenia. W Chrystusie mogę wszystko. Wspaniale jednak, i tu jest jednak zachęta, żebyśmy jedni o drugich się troszczyli, wspaniale jednak, że nawet jeżeli mamy umiejętność przetrwania wszystkiego, nie musimy. Wszystkim przeciwnościom stawiać czoła, bo inni ludzie wokół nas nam pomagają i to jest ten zaraz następny werset. Wspaniale jednak, że pośpieszyliście mi z pomocą. E, miejcie dobry dzień i bądźcie tymi, którzy chociaż wszystko mogą, nie wszystko muszą znosić. Ale inni wokół Was niech Wam pomagają i wy bądźcie tymi, którzy pomagają innym, tak żeby ludzie wokół Was mogli powiedzieć: Co prawda, mogę znieść wszystko, ale dzięki Tobie nie wszystko musiałem znieść, bo bardzo mi w tym pomogłeś. List do Filipian. Warto poczytać zawsze troszkę u góry, troszkę na dole. Pięć minut minęło, więc ja kończę i dzięki za Waszą obecność na tym kanale. A jeżeli uważacie, że komuś może się to przydać, posyłajcie dalej.